Szkoła jest ciężka nawet bez zmartwień, czy ktoś nas lubi. Ups! Coś narobiła! Zachlapałaś moją ulubioną bluzkę! Tak mi przykro. Pójdę już. Myślisz o tym samym, co ja? Odrobię lekcję teraz, żebym później nie musiała się martwić. 3, 2, 1... Teraz! Oj, patrzcie, ile wody! Mokra do suchej nitki. Ha, to ją nauczy manier. Nie, moja praca domowa jest cała mokra. Nienawidzę być niepopularna. W końcu! A, co za bit! Moja ulubiona część dnia. Na dziś mam coś pysznego. Zadbałem też o zastawę. Tak jak mama mnie uczyła. O! Prawie zapomniałem o serwetce. Dacie wiarę? To moja ulubiona flanela. Chyba dobrze się trzyma. Nie mogę zachorować. Żadnych zarazków w kanapce. O, już lunch. Nawet nie słyszałam dzwonka. Kto w tych czasach kroi chleb? Wystarczą nożyczki. Dobra, przez sam środek. Tak! O, co za bałagan! I co się gapisz, okularniku? To po prostu niedorzeczne. Fuj! Nie! Czekaj! Olivia! Mam cię! Tak! Uff! O! Magiczny składnik! To się nada! Pasuje idealnie! Moja legitymacja! Co ty z nią robisz? O! Spoko, złapię cię! Uff! Później ją wyczyszczę. Wiecie, czego tu brakuje? Trochę słodkiego kopa. Może jednak dużo słodszego? Czyż nie wygląda pięknie? Hej, nie za dużo tego? Cudnie. Przepraszam. O, bez obaw, załatwię to. Nikt nie chce włochatego deseru. Zabiorę to na sekundę. Ohyda. Proszę. Uff. Mmm. To naprawdę smaczne. Cieszę się, że ci smakuje. Kolejny piątek w domu. Czas zadbać o siebie. Ty i te twoje paznokcie. O, to mój telefon? Kto dzwoni? Dziś jest impreza? Dobrze, że pomalowałam paznokcie, co nie? Popatrz na to. Nie idę na imprezę. Proszę. Ach, dobra, niech ci będzie. Tak, chodźmy. W co się ubrać? Krok pierwszy. Jasne. Gotowe, już się ubrałam. Jesteś w tym świetna. A krok drugi? Co? Ja? O nie, dziękuję. Nie, nie mogę cię przebrać? O nie, nie rób takich smutnych oczu. To mój słaby punkt. No dobra, przebiorę się. Proszę, co ty na to? Tak, pasujemy do siebie. Ale co zrobimy z tym? Ohydne. Co? Aż tak źle? Obrzydliwe. Na szczęście mam to. To jest na ludzkie stopy? Wolę iść tam boso. Tak. Tak. Proszę, nie. Tak. No dobrze. Brudne buty za dwa fikuśne szczudła. Zadowolona? Uhu! Przejdźcie. Dobrze, spróbuję. O, kiepsko mi idzie. Lecę. Nie! O nie. Musiało boleć. Już dobrze. Jak się w tym chodzi?
Głowa prosto. Okej. Ramiona do tyłu. Nie da rady. Poczekaj. Co tam masz? Zobaczmy. O, jaka słodka. Skąd się tu wzięło? A? Nie chcę wiedzieć. O. O, ja cię. Ja też nie. O. Mam. Co? Tak. Ale że co? Włóż wieszak pod koszulę. Dzięki temu się wyprostujesz. To chyba działa. Wow. Wypróbuj. Przejdź się. No dobrze. No i elegancko. Świetnie ci idzie. Normalnie jak pro. Super. Tak, pora na imprezę. Jak tu dużo ludzi. Widzisz te buty? Są wspaniałe. Mam obsesję. To nie fair. Zazdrośnice. Chodźmy. Zamówię naszą piosenkę. Mogę o coś poprosić? Dzięki. Co słychać? O kurczę. Te ramiona. Hej. Czego chcesz? Czy to wieszak? Wynoś się stąd. O! Możesz na mnie liczyć. Posłuchaj tego bitu. To będzie genialna imprezka. Eni, niezła szprycha z ciebie. Całkiem niezłe wdzianko na jampreskę. Masz nawet stylowe buty. A właśnie, jeszcze nie możesz wejść. Impreza ma ograniczenia. Nie chcemy tu żadnych bachorów. Sprawdzimy, czy jesteś odpowiednio wysoka. Tak, najmniejszych wątpliwości. Zapraszam, imprezka czeka. Siema, John, zaraz pogadamy. Wow, ale mnie przestraszyłaś. Nie możesz tak się skradać, wiesz? Skarpety i adidasy? Ej, John, obczaj tę laskę! Żarty na bok, muszę sprawdzić twój wzrost. Ale kurdupel z ciebie. Sorki, musisz znaleźć imprezkę dla konusów. Możesz zrobić dla mnie wyjątek? Ty tak na serio? Jak mówię, że nie, to znaczy, że nie! Poszła mi stąd! Dobra, idę sobie. A może nie chcę być na tej durnej imprezie? W środku jest pewnie więcej takich chamów jak on. Zaraz. Chyba mam pomysł. Tak, świetny pomysł. Najpierw zdejmę buty. Teraz ostrożnie odwinę skarpetki. Potem zdejmę je ze stóp. Ale będę dalej zwijać. No i proszę. Teraz są bardzo kompaktowe. Wystarczy położyć je w bucie pod piętą i ostrożnie wsunąć stopy do środka. Gotowe. Jestem znacznie wyższa dzięki skarpetkom. Cześć. Chciałabym wejść na imprezę. Znowu ty? Skończyłem z tobą. Sprawdź mnie jeszcze raz. Dobra, i tak nic się nie zmieni. Widzisz, jesteś tak samo niska jak Zaraz, jesteś wyższa. Jak to możliwe? Nie widzę żadnych sztuczek. Zasady to zasady. Właź do środka. Jest! Nadchodzę, imprezo. Kiedy ona tak szybko urosła? Nie płacą mi za myślenie. Mam swoją małą przekąskę. He? To ciekawe. Moja ulubiona słodkość. Słyszysz? Mam swoje własne jedzonko. Świeże i ciepłe. Bon appétit. Ach tak. Wyzwań jej się zachciało, tak? Mhm, spoko. Wow! Założę się, że tego nie zjesz. Ja wciągnę wszystko w minutę. Prędzej to zwrócisz, ale rób co chcesz. Pora na pierwszego burgera. Taki słony. Czaj to. Ble, ale trik fajny. Szkoda czasu na sztućce. Wszystko wepchnę do ust. Nikt nie je tak kulturalnie jak ja. A już na pewno nie tamten wieprz.
Kogo nazywasz wieprzem? Skończyłam. Ja też. Okej, pora tu posprzątać. Im więcej ręczników, tym lepiej. Tyle zastosowań, nie? Ej, uważaj trochę, okej? Ręcznik dla ciebie i dla ciebie też. A cóż to? Czyżby mrożona herbata? Świetna na trawienie. Też chcę coś smacznego do picia? Daj mi to. Masz czym się dzielić. Ach! Ej! Zwariowałeś? Patrzcie, ile marnuję.